Słuchaj, przyszli moi znajomi, nomi PVS-y, tak? I gościu tam robi na przykład dwie bitwy z Jest. rzędu O 9 kur. tysięcy, prawie 10 tysięcy obrażeń. O kur. No, jest to nagrane. Z niszą. Niszą wtedy Kolejny graliśmy. magii. Dobra, ktoś chce rozstawiać? Ktoś chce proponować, bo ja powiem wam, że nie wiem, co tu teraz zagrać. Wyłącznie możemy się tylko wyłącznie schować w mieście i dekapować tylko kapa z miasta, bo na zielone nie wyjedziemy na tą stronę, bo nas zraszują. Tutaj też nie przyciśniemy, bo wjadą na kapa. Jedynie wyłącznie możemy się tylko ustawić w mieście się bronić, no nie? Linię A musimy zagrać, jak już. To? Linię A całą. No Że tak, ale tutaj musimy mieć to też koń. przestrzał w tomo, nie? W No kapa, ten no wiem, nie? no to tutaj sobie stanie konik na wieżę z wieżowcami, nie wiem, 700 na przykład. Jest 260, medybary na środku i tu reszta ciężki, co nie? No ale nie może tak ciężki daleko wpuścić, bo Znaczy, nas no tutaj tutaj mi zraszują, chodzi, no nie? tutaj dotąd mam. No. Tylko Ebera by się przydało, to sprzątnę, no nie? Za może Berry mają artę. Jak ten, spróbuj wyciągnąć ich pod nas, wiesz? Nie ma szans, oni chcieli mnie zabić, a ja wiedziałem jak pojechać. Tak czułem. Ale prawie by dostał. Nie no, musimy się, panowie, tylko tak, wiecie, zostawcie się tak, żebyście mieli w nas przeszło, bo na pewno stąd wjadą 907. No nie, kuźwa, jak mnie wkurza ten internet. Viper jest na awku. Jak jest zwany Viper na rawku? Na awku, no, stoi. Siedzi na kapie. Pierdziele. Ja nie rozumiem takich ludzi, no. 907 już jest tutaj. Oni tamtędy jedą wodą, oni cisną wodą, wiesz? Dobra, ja po tej bitwie wychodzę. Paweł, chowaj się, bo już jadą po ciebie mobilne czołgi. Dexter, nie walcz z nimi, nie walcz, bo cię dwa dopadną, będzie po tobie. Ty tylko se spotuj tam, wiesz? No, tam się w bójkę nie mieszaj, wyciągaj tylko sobie po ciężkie czołgi, no nie? Masz za sobą, to wiesz. Czemu te czołgi tu jadą, ja? Halo? Ale nie weszedł im ten nalot. No, mówicie, że typy są na tesie, a typy nie ma na tesie ręki. Ej, no. Panowie, tam idziecie. Ej, spróbujcie tą artę sprzątnąć. Tamtym obiektem 260, z tym grillem i z tą 140. Spróbujcie im tam trochę zamieszanie może. Dacie radę? O kur. Dobra, spróbuję, oni nalotu już nie mają. Team 260 wracać? Dymo? Wiesz co? Nie, spróbujcie przycisnąć tamtą stronę, wiesz? Kurwa, mi się trafiać tego EBR-a, czy nie? Nie mogę, kurwa, sama trafić. Nie strzelaj Piper. Nalo leci mi. Jest! Trafiłeś? Trafiłem, na dobicie jest. Ja chyba też trafiłem. Weź tutaj zobacz, bo Apolonia ładnie jedzie. Tu macie na ortę. Drugi dostał. Co, synu? Tata kupa! Do Marty. Nie, tata nie. On jeszcze, wiesz, tak pomału sobie potamka woży. Apolonia, jedziesz tutaj? O tu? Zabij artę. Kurwa. Ale dostał. Jakbyś tu podjechał do górki, tą 140 byś zaświecił, to nie rób pomógł tak tym grillom. Nie rób mi tak, synu! Kurwa, chuj, być on na mnie krzyczycie na syna. Nie, wiesz co, bo biurkę mi rusza. Nie, żartuję. Spoko. Tu jest EBR. Ale jakie mapy wybrałeś? Arturek, na mógłbyś tu podjechać i sobie ten dołek zaświecić? Apolonia ładnie jedzie, zaraz jedziemy kapować. Synu! Kurwa, jakie mam takie lagi, że to jest szok. No nie. Ale mu zajebałem za 850. Chłopaki, tu jak zajmiecie to, będzie zajebiście, ja stanę tu. A nie możemy skapować tego? Ja no to skapuję. Skapuję. EBR powinien wjechać w kapa. Arta ich jest tutaj pewnie. Chłopak. 907. 907 skąd się? Dostał na dobicie. Andrzej, tego dojebcę, tego na 5%. Weź tą 140, podjedź tutaj teraz, proszę cię. Kurde, zaraz, są tam 907 celuje. Ale stąd biją Andrzeja za darmo. 260 biją stąd. Ej, weźcie z medami, wiecie, na kapa. Ej, spróbujcie mi pomóc. Bo bardzo wygramy, także spokojnie, wygramy na czołgi, tylko ty musicie uciec.
Nie, Misiek, jest okej, tylko tu chłopaki muszą cofnąć, żebyśmy mieli przestrzeń na nich. Panowie, w te czołgi musicie się jakoś postarać porobić te czołgi, wiecie? Arturek, ty z tą 40 musisz tu im wrócić, tu, tutaj. Tak, uważaj, bo ja Barec i Skajku będzie walił, to jest gotowy. Arta jest... Arturek, ty tam jesteś nieprzydatny w ogóle. Tam, musisz pomóc tutaj na kapie. Kozak, zobacz, po lewej stronie masz obiekta 260. Nie z tej strony, od drugiej strony, pomóż OPP. Misiek, KBR masz na dupie. Pepowi, pomóż. Wiem, weź mi kurwa, ratuj. To 40, weź mnie tego EBR-a zajeb. Jest! Patrz, że się zabił. Pierdolony, zabił on. Na 70 przegramy. No bo niepotrzebnie tam, że się tak mocno cisnęli do przodu tutaj. No kurwa, 5000 tu najebałem tym grillem, kurwa. Ale te czołgi, chodzi ty grillem, tak. Chodziłem dwa czołgi. Tak, ale chodzi mi te reszta, ten skład, wiesz? Bo wiesz co, ty stałeś ze z tyłu, nie? A ich zraszowali. 5600. Nie, no to była super pozycja, ale ja im mówiłem, że powinni uciekać stąd. Bo wiadomo, że te czołgi mobilne tutaj wrócą, no nie? No. No zobaczymy, no pierwsza jak pierwsza. No nie, nie są aż tak strasznie ogarnięci, no. No, nie trafiłem, bo teraz mnie zajebie. Zły setup mieliśmy. Tutaj, nie, no mieliśmy, tutaj ogólnie mieliśmy trochę mało wieżowych czołgów, no nie? Wam powiem, bo jakby było no wieżowych czołgów, czyli jakieś mausy, coś tego, twardsze, to by nie przepchnęli tak szybko tego, no nie? Wystarczyłoby, żebyśmy mieli przynajmniej jeszcze dwa, tylko nie trzy więcej. O. I by nie puszczali tego, bo konie by grały na wieżę. Aż tak. Mało brakowało. Ale nie było źle! Jebiemy im zaraz. Nie było źle, no, ja wam powiem, panowie, tak, no. Nasza mapa. Na pewno będą grali panowie zielonym, powiem wam wprost. Musimy się na nich ustawić, czyli dużo super koni, wieżowych czołgów. Kilka czołgów mogą tutaj sobie jechać w miasto, tu se stanąć, tutaj w tych okienkach, a reszta tutaj, no nie? Znaczy, bo nie mamy jednego na razie. Vipera, no bo przecież ten oczywiście zawsze musi wychodzić, no nie? Jak się coś zaczyna, no to...